Witam Was z Long War Run w kolejnym odcinku, w którym nie wiadomo co się zdarzy, bo nie złapaliśmy żadnej misji. Czekajcie, zostało nam... Dobra, jeszcze możemy puścić trochę czasu. Dowódco, nasze satelity są gotowe do wystrzelenia. Czekamy na rozkaz. Jak to wygląda? Materiał opcji za 2 dni, generator zasilania, radar za 6 dni. Dobra, możemy jeszcze puścić czas do przodu. Jest, mamy materiały obce, wreszcie. Wow! Jakieś nowe rzeczy się chyba... To jest stare. Od razu możemy pancerz hity nowy. Drugi raz to samo. A to co to jest? Equipment shift. Any tanks have armor will be allowed. Inne to do significant damage with robotic units. Okej. To jest długo. Kurde, wszystko tak długo. O! To jest szybkie. Cokolwiek to jest. Several teams have been... Generally UFO is classic. Will be contest. Zastanawiam się nad fragmentami broni, żeby mi poprawić nasze celowanie. Ale to jest 6 dni, to możemy sobie pozwolić na to. Ta technologia ma wiele potencjalnych zastosowań. Zespół badawczy z pewnością chce się już zabrać do pracy. Dam znać, gdy tylko trafimy na coś ważnego. Dobra, sobie sprawdźmy jeszcze przedmioty. Mechanic units. Czyli co, to jest tylko dla mechanicznych? Ja myślałem, że pancerz hity miałby być dla wszystkich. Okej. Taka kamizela z włókienną dodatkowo zmniejsza obrażenia. Offers extra production for your chosen, but inhibi... Kurde, czyli to jest jakaś lepsza, tak? Dobra, czyli ta jest chyba jakaś lepsza. Na razie nie mam na to kasy. Za ile mamy w ogóle i czy mamy jakieś oczekujące zadania? Mamy troszkę oczekujących zadań. Tylko, że to mi się nie podobało. To jest tak, Argentyna... Australia, Brazylia, czyli wszystko jest na innych kontynentach, a ja bym wolał mimo wszystko coś na swoim kontynencie dostać, jakieś... Ile tam do tej rady zostało? 4 dni, to poczekajmy jeszcze chwilkę. Generator zasilania został uruchomiony. Jeszcze poczekajmy jeden dzień. O, naukowcy, bierzemy, pewnie, że bierzemy. 2 naukowców dostaliśmy. Kopanie zakończone. 2 dni do rady. Dalej są te same... Wiecie co, wysłałbym w Brazylii do Argentyny te satelity, tylko że nie mam na tyle... Ile taki jeden w ogóle by kosztował mnie? Jakbym chciał Ameryka Południowa... 200! Potrzebowałbym przynajmniej 2. Czyli 400. Ile mam teraz kasy? O, meld można sprzedawać, patrzcie. Kawałki broni. Z wokół sektoidów jest troszkę. Hangar. Ale jakbym przesłał tam 2. Z tego miejsca możesz przenosić nasze interceptory do baz na całym świecie. Rozmieszczając flotę na różnych kontynentach, mamy większe szanse przechwycenia nowych kontaktów UFO pojawiających się w tych rejonach. To znacząco zwiększy wydajność naszych oddziałów. Mogę wysłać 2 satelity, czyli akurat Argentyna i Brazylia by była, miałbym premię za kontynent. Nie mam nigdzie paniki, dobra, zrobimy tak. Będzie problem tylko ze szeszczeleniem tych... To jest Ameryka Północna, Południowa. Będę musiał dokupić po prostu teraz
przynajmniej z dwa te interraptory w następnym dwa dni potrwa. Wyszczel satelitę, tylko że oczekujące zadania. Brazylia, dwóch techników. Wystrzelono satelitę. I Argentyna jeszcze chciała też. Możliwości łącz satelitarnych całkowicie wykorzystane. Niezbędne dodatkowe łącze. I mamy premię za kolejny kontynent. Czyli panika będzie rosła nam wolniej. Tylko że słabo jesteśmy w tym momencie. O kurde, 6 meldu za dwóch techników. Dobra, myślę, że jesteśmy skłonni się zgodzić mimo wszystko, bo potrzebujemy techników, żeby przyspieszyć nam. Wolą na ukochu. Transfer samolotu zakończony. Przychodzące. Okej, okay, obstawiamy już dwa kontynenty. Dowódco, dobrze. Jak na razie jesteśmy pod wielkim wrażeniem projektu XCOM. Niemcy w ogóle wasze nie panikują. Wasze niedawne osiągnięcia przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. A Rada nieczęsto udziela takich pochwał. No i dobrze. Zarobiliśmy 600. Będziemy w kontakcie, dowódco. Na plus jesteśmy 400. Na pewno musimy zbudować sobie jednego. Pasowałby mi dwóch, ale zróbmy sobie na razie jednego. Dowódco, dziś rano przybyli nowi technicy. Dodatkowe wsparcie dla zespołu jest bardzo cenne. Czy jestem w stanie zbudować sobie przekaźnik satelitarny? 20 techników, a w tym momencie mam ilu? Nie udało mi się zapoznać 17. z wieloma egzemplarzami ich technologii, ale wiem, że gdyby obcy zamierzali podbić Ziemię, raczej nie zdołalibyśmy ich powstrzymać. Podejrzewam, że oni planują coś innego. Jakbym zbudował warsztat, tylko to się będzie budowało 21 dni. O, szkoda, trzeba było to zrobić wcześniej. To z tym warsztatem mógłbym zbudować przekaźnik satelitarny. Na wszelki wypadek zamówmy sobie satelity. No, od tego zaczniemy. Ile taki jeden satelita kosztował? 140. Dowódco, nasze łącza satelitarne są obecnie w pełni wykorzystane. Powinniśmy jak najszybciej zbudować nowe, by umożliwić umieszczanie na orbicie kolejnych satelitów. Aha, kupiłem go. No dobra. To satelita się będzie robił. 24 dni. Może go wyślemy, może go nie wyślemy. Niech się robi. Niech się zaczną kolejne misje. Okej. Okay. Zrobiliśmy badania. To poprawi naszą skuteczność. Training the weapon system to better target weak points on this classic alien craft. Your hits on this UFO will be... Czyli jeżeli znamy klasę UFO, możemy mieć większe obrażenia. Z tego wynika. Więc dobrze. Ksenobiologia jest teraz naszym priorytetem. Ale mimo wszystko chyba wolałbym sobie jeszcze scope'a wcześniej zrobić. Dziękuję za wsparcie dla zespołu badawczego, dowódco. Nowi rekruci zostali skierowani do pracy w laboratorium. Przydałaby się nam jakaś misja, żebyśmy coś zarobili. Nic się nie dzieje. Dowódco, otrzymaliśmy liczne prośby o pomoc. We wszystkich miejscach zaznaczonych na hologlobusie trwają porwania. Okej. Niski poziom trudności. To myślę, że damy sobie... Damy tutaj sobie wykazać się komuś innemu. Może rekrutom. Tak, na pewno sobie weźmiemy naszego groma. Wyposażenie. Minigun, na razie nic nie mogę. Autoloader mogę dodać i nic więcej.
No, na razie tylko tyle. Okej. Chciałbym tutaj, żeby trochę naszych rekrutów poszło na tę misję. Okej. Zdolności. Ty mógłbyś dostać jakiś awans. Zrobimy z ciebie skołta. Dostaniesz ode mnie... Głowy granat? Masz dosyć dobre celowanie, ale jest tak. Granat błyskowy do ściągania Overwatch na wszelki wypadek. Mam nadzieję, ten granat się podział. Laser i... Ej, no co jest? Laser. I granat błyskowy. Dobra. Dostosuj. Wojtek. Gryko. W ogóle, wiecie co, ja sobie teraz może ponadawam tutaj imiona i przygotuję sobie team. Widzimy się za chwileczkę. I mamy gotowy skład. Grom, Panek, Wojtek Gryko, dwie Ewy i Jurek. W takim układzie jak jest. Shift nasz na razie ma tylko jedną gadżet. No trzeba się będzie to sprawowało na polu bitwy. Wziąłem Panka na tą misję tylko z tego względu, że chciałbym, żeby miał po prostu awans. Lądownik dotarł na miejsce. Niski poziom trudności nie powinien... Kolejnym miejscem zrzutu jest Wielka Brytania. W dużym mieście wybuchła panika po zaobserwowaniu obcych na ulicy. Musimy opanować sytuację. No i dobra. Dawno tej mapy nie graliśmy. Strasznie długo nam się ładuje ta mapa. Zwania przez obcych, Manchester, święty silnik. Jak się nazywa ta mapka? To wam przyspieszę. Czy widać gdzieś melt? Centrala, tu Wielkie Niebo. Zespół uderzeniowy właśnie ląduje. Czekamy na rozkazy. Przyjęliśmy Wielkie Niebo. Słyszymy was znakomicie. Uderzeniowy 1 ma zielone światło na desant. Ale króci. Zaraz tam będzie gadżet w polu widzenia. Nie wiemy ile czasu do końca tego, niestety. Wilco. I'm on it, Commander. Affirmative. Moving out. Aj. Niepotrzebnie cię ruszyłem drugi raz. Ci da dobra. Dobra. Aj, oni się rozdzielają. Grom wjeżdża pieszy. O, i kogoś wypaczył. Gdzieś tutaj kogoś widziałem. Pytanie gdzie? Przez chwilę kogoś widział, ale... Aha, tutaj są, dobra. Tutaj są, tylko niestety nie może do nich strzelić. Sorry za dźwięk. To moją pocztę za chwileczkę zamknę. Dobra. Pankiem bym chciał awans, ale zanim panek będzie awans,
to dajmy się wykazać rekrutom. Okej, niech zasiecie celnością. A ciekawe, czy panów w ogóle grzeszy. No. Niestety. Wojtek Gryko. Tak jest, dowódco. Ewa. Ewa ma szansę zaliczyć awans. Zobaczymy, czy się uda. Jakby go zastrzeliła, to powinna mieć awans. No niestety. Co za gówno? Ty tu jeszcze jest. Druga Ewa. No to popisz się, Ewo. Dobra. Tu powinien być awans. Nie, nie ma awansu. Został nam jeszcze Wojtek, który może coś zrobić. I'm on the move. Wejdzie sobie do budynku. 49%. Załatwisz go? No, niestety. Niestety się nie udało. Dron się wycofuje gdzieś. Ciągnie pewnie do jakichś swoich kumpli. Stąd jest szansa, że go będzie nasz Grom widział. Nie widzi, ale weźmie mal 5. Wow. Dużo. Rekord 35 masz tylko, żeby rozwalić bliżej niego. Czy będzie więcej? Nadal 35. Ale próbuj. Nic tego nie ma. Ewa podbiegnie sobie tutaj, stąd powinien go bez problemu załatwić. Nieprzyjaciel! O. To co najmniej niepokojący widok. Trudno stwierdzić, gdzie kończy się materiał organiczny, a zaczyna się maszyna. Konkursu piękności nie wygra na pewno. Okej, to już nie wygląda tak. Widok drużynowy, niestety nie widziałem ci snajperki z widokiem drużynowym. Okej. Jest tutaj gdzieś pełna osłona. Tu będzie, ale to jest ze sprintem. Okej. Na razie wbiegnij mi tutaj. I'm on it, Commander. Wojtek tutaj. Do któregoś możesz strzelić? No, oczywiście nie trafił. Missed the target. Pronto a proseguire. A po co miałby trafiać? Masz duże szanse, że strzelić do któregoś. Zastanawiam się tylko, czy ryzykować, tak? I tak jeden z moich rekrutów już jest. Dobra. Panek, ściągnij tego gnoja. Dobrze. Ty strzel do niego, jak już się tak wystawił ładnie. Nie trafiłaś. Cholera, pudło! Ty wyjedź sobie tutaj, ściągniesz na siebie troszeczkę ognia. Mam nadzieję, że przeżyjesz to. Okej, okay. Mamy z tyłu. Kurde no, znaczy. Kiedy raz nie trafili, dobra. Tego z tyłu trzeba załatwić, na pewno. Tylko
kto by go mógł załatwić. Wziąć tylko tego. Heading there now. Biegnij tutaj. Czy dalej będzie 35? Nie, 45. Troszeczkę lepiej. Bo ja nie wiem, czy nie lepiej był gram. Chyba tak. Weapons empty. Cannon miss the target. Cofaj się tutaj. Ile masz? 40%. O kurde, zaczyna to być niebezpiecznie nie wyglądać. Ty widzisz tego? Biegnij tutaj. 44. Mimo wszystko wolę, żebyś... Albo nie, to będzie moja ostateczność, ten tego błyskowego. To jest tylko 41. No to nie zbyt wiele. To biegnij tutaj. Mogę tutaj, by była większa odległość, większa szansa na trafienie. 36, dasz radę? Trafiłeś go, ale nie zabiłeś. Wojtek Gryko. Zastanawiam się, czy nie lepiej by było się tutaj skupić teraz na tych koleżkach. Reload zrobi. Chcesz sobie granat błyskowy tutaj. Zobaczymy, co on zrobi. Okej, okay, dezorientacja. Ty sobie mogę sypać dalej! Zobaczymy, co tam, co oni zrobią te flouterki. Odlatuję tutaj. Warta, okej. Okay. Ten się zbliża. Hey, a little help! Okej, okay, przygwoził nas. A ten gdzieś leci. Okej, okay. Znalazł się nam na tyłach pewnie. Dobra. Tu jest Overwatch. 52%, że go trafisz? No to próbuj, panek. Tak jest, chyba stały. Może być awans. Dobra. Ty nie masz granatu, niestety. Błyskowego. Ale masz granat i głowy. Którym... Aha, nie ma szans go trafić, dobrze. Ty nie masz amunicji. Świetnie. Grom, trafisz go? I jakie masz szanse? Tylko 20%? Ciekawe, dlaczego tak mało? No dobra. 24? Ej, co jest grane? Czemu te szanse są takie niskie? Si, signor comandante. Czemu te szanse są takie niskie? Rolling. Biegnij tutaj. Back online. Przeładuj. Tutaj kucnięcie. Kucnięcie. No i kucnięcie. Zobaczymy, co to nam przyniesie. Dobra, ten też gdzieś poleciał sobie. Aha, mamy go tutaj, więc jest nie najgorzej. A tamten? O kurde, zflankował nas! Ale nie trafił, to przynajmniej... Dobrze. Biegnij tutaj do niego. Mam nadzieję, że go załatwisz. Krytyczny po prostu. Yeah. Dobrze, Ruki. Dobrze.
stąd go sflankujesz, Bepanek. Jest piękny flanka. Zabij go. Aj! I need ammo. Nie dużo brakło. Tu mam jeszcze. Si, señor comandante. Ewa, jeżeli dobrze pójdzie, to powinna go dobić. Seccato. I jest opanowana sytuacja. Tak jest, dowódco. Zmierzamy w stronę meldu dalej. Nieprzyjaciel! Aha. Kolejna trójka. Podchodzą z boku! Floaterków. A, tu ich było czterech! A ja nie wiedziałem, że ich tam było czterech. No nie. Straciłem człowieka. Ten grom jak zwykle nie trafił. Tutaj sobie włączmy wstępność. Oż kurde, no nie. Miał być niski poziom trudności. A straciłem już dwie jednostki. Jednego człowieka, jedną. Miał być niski poziom trudności. Jestem movendo. Podbiegnij tutaj. Nie flankujesz go. A miałem taką nadzieję, że go sflankujesz. Cofaj się tutaj. I niestety nie możesz amunicji. Kurde. No to on teraz zrobił karierę. Let's do this. Podbiegnij tutaj. Jedyna moja nadzieja jest, że jak rzucę granat, to on się zachowa jakoś dziwnie i nie strzeli do mnie. Mało to prawdopodobne, ale tragiczna ta misja. No za czym to on wykombinuje? Mamy trzech teraz flankowanych. Cover my flank! Loco nemico, cubrite mi fianco! Właśnie się nie trafił. Podbiegnij tutaj. Zabignę. Quasi, servono rifornimenti. Dobra. Teraz tak. I się wycofaj tutaj. Meldu już nie weźmiemy. Meld jest teraz mało ważny. Najważniejsze jest, żeby po prostu przeżyć to. Mamy trzech żołnierzy i co najmniej trzech floaterków. Czy moi żołnierze też świetnie strzelają. Okej, okay, flankujesz go. No tu dajesz, flanek. Dobre trafienie. Awans już jest bliski. Ty byś pasował mi, żebyś przeładował. Zresztą ty też. Więc niech spróbuję do niego na początku strzelić. Dobra. Tutaj przeładowanie. Przeładowanie. Okej, okay, przyleciał kolejny. Jest na warcie. Niedobrze. Czy ty go widzisz? Nie widzisz go. Ewa go też nie widzi. Tam go widzisz, Ewa. To próbuj. Pięknie! A teraz panek, powiedz, że go załatwisz. 58. No. Tak jest. Doskonała robota. Koniec. Wszystkie cele osiągnięte. Koniec misji, ale straciliśmy tu
Groma i straciliśmy człowieka, jednego rekruta. Smutna misja. Smutna misja, ale zdarza się. O, ale mamy awans z punkiem i co nam daje szkołę oficerską. A to jest duży, duży bonus. Panek. O, strzał w głowę. Szybki strzał, ale jak mamy tą snajperkę, to to i tak jest to samo, co szybki strzał. Chyba, że teraz mogę mieć... Weźmiemy sobie to. Jeżeli to działa tak, jak ja myślę, czyli możemy mieć widok drużynowy i szybki strzał, to będzie rewelacja. Tutaj sobie weźmę przygwożdżenie. Jakoś te rakiety nie przemawiają do mnie w tym dodatku. 11 meldów, pięknie. Pamiętaj, będziemy cię obserwować. Drugiego tego... Aha, nie stać mnie tutaj. To połączenie metalu i ciała niepokoi mnie. Co ryzykujemy, prowadząc własne badania nad scaleniem człowieka i maszyny? Ale czy uda nam się dostrzec cienką granicę, której nie wolno przekroczyć? Czy też poświęcimy wszystko w imię całkowitego zwycięstwa? Muszę wierzyć, że nie to jest naszą przyszłością. O ile oczywiście technologia obcych nie wpadnie w niepowołane ręce. Mam 200. Powinno nam wystarczyć. Tylko tą szkołę oficerską... Zbudujemy sobie... Tutaj. Siedem dni. Nie ma takiej tragedii. Co dalej? Naukowcy za stopy? Zdecydowanie tak. Naukowcy za stopy? Zdecydowanie tak. No co, nic się nie będzie działo? Mamy nowy kontakt. Emituje dziwny sygnał. Zupełnie jakby skanował w poszukiwaniu czegoś. Okej. Okay. To wysyłajmy naszego... myśliwca. Ścigamy cel! Zbliżam się do przeciwnika. Rozwal go. Jesteśmy pod ostrzałem! Dobra. Uciekł nam, czy go zaszedliśmy? Wykryto kontakt. Prawdopodobnie nam uciekł. Wysłuchamy kolejnego. Upadnij go. Dobra, mamy. Wróg namierzony. Zbliżam się do celu. Dopadli nas! Kontakt utracony. Kurde, no. Uciekł nam. No to stracimy satelitę prawdopodobnie. Nad Niemcami. Bo już nie mam kogo wysłać. O, dowódco, odbieramy liczne prośby o pomoc. Bieżące porwania zostały naniesione na Hologlobus. Tym razem wysoki poziom trudności, więc prawdopodobnie pójdzie elita. A to już będzie na następnym odcinku. Więc do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.